Pański i panu doktorowi za przedstawienie właśnie tych produktów, które mają nas leczyć. Jak mówiłem, że niemieckie przysłowie mówi, że jeden ul może pozbawić pracy 10 lekarzy. Pan doktor przygotowuje prezentację, a ja już chciałem zaprezentować jedną z nowych książek w stulecie Hopfschafflerów. A w tej chwili chciałem przywitać gospodarza wraz z całą Radą Sułecką, którzy tutaj mnie właśnie dziś zaszczycili swoją obecnością i będę chciał, żeby pan doktor właśnie wręczył im swoje arcydzieło. Zapraszam tutaj na scenę, witamy. I chciałem właśnie podziękować, dlatego że zawsze nas ołtysa mogę liczyć na całą Radę Sołecką, bo duży wysiłek, nawet proszę Państwa, krzesła, czy jakieś ławki, czy stoły, powiem wprost, pierwsze dożynki, które się odbyły, to po stoły jeździłem aż za Brzostek, a w tej chwili witam bardzo serdecznie i oddaję głos gospodarzowi. Dzień dobry Państwu. Tak, mnie tutaj Tadeusz przedstawił, Marian Czubek, moje nazwisko, jestem gospodarzem tej miejscowości. O tatku można by mówić bardzo, bardzo dużo. Zresztą na jednym ze spotkań już mówiłem, że ma bakcyla, którego wszczepia w nasze serca, w nasze umysły i oby mu się to udało. A w związku z tym, że postanowiliśmy tatka odwiedzić dzisiaj tutaj, żeby być tu razem z Państwem, razem z nim, Przenieśliśmy taki obraz na pamiątkę panu tatkowi, dla niego, dla jego żony, pan Jezus nauczający z Łodzi. Pan Jezus nauczał nas, jak żyć, jak mamy żyć, aby osiągnąć to, cośmy powinni osiągnąć, czyli Królestwo Niebieskie. Natomiast Tadek uczy nas, jak żyć ekologicznie, aby nie dać zatruć się światu, żeby nie zniszczyć tego, co w tej chwili nas niszczy. A co nas niszczy, to na pewno panowie tutaj wykładowcy, którzy biorą udział, wiele o tym mówią. My na pewno, jeżeli zostaniemy zaszczepieni wraz z Państwem, tym bakcylem tego zdrowia, na pewno to nasze życie będzie lżejsze, łatwiejsze i pewnie dłuższe. Tadziu, wszystkiego najlepszego, szczęść Boże, niech Jezus, który na tym obrazku naucza ludzi, niech po prostu będzie Twoją opatrznością i niech Cię prowadzi, a Tobie życzymy wszystkiego najlepszego, przede wszystkim wytrwałości w tym, co robisz i spełnienia marzeń, oby Ci się udało jak najlepiej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. A tutaj jeszcze, szanowni Państwo, w związku z tym, że Pan Jezus kiedyś przemienił wino w wodę w Kanie Galilejskiej, oczywiście to też coś dla tatka od nauki. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo i właśnie korzystając z to, że mamy naszego doktora Jaśkowskiego, przede wszystkim lekarz z wieloletnim stażem i to, co u niego jest piękne, to po prostu leczy i naturalnymi rzeczami jak można. A przede wszystkim powiem wprost, za co dziękujemy doktorowi, panie Marianie, dlatego, że mówi, że najtańszym probiotykiem to jest kwaśne mleko. Czyli nadchodzi era kwaśnego mleka i węgla drzewnego. Panie doktorze, dziękuję bardzo. Ale kwaśne mleko od krowy, a nie ten zajdzary w torebkach. Państwo nie chorowali. Dziękuję bardzo. Spróbujemy podtrzymać tradycję. Ja jeszcze trzymam coś ze 4 sztuki, także jestem trochę rolnikiem. Także zapraszam na kwaśne mleko w takim razie. Tadziu, wszystkiego najlepszego. Thank you.